Siemanko, z tej strony też. Zaczynamy kolejną zmianę, dzisiaj 3-godzinną. No i mamy już pierwsze zlecenie po 25 minutach oczekiwania, także znowu nie ma ruchu. I jedziemy do Rabarbara, czyli tej nowej knajpy, albo odnowionego baru do nowego. W każdym razie jedziemy tutaj. Barbar odebrany, no i teraz lecimy 1,9 km do klientki. No i ten Rabarbar jest niby za 44 zł, a na plecach go czuć dość mocno, więc nie wiem co tam jest. Chyba nawalone jest zup za 44 zł, bo nie wierzę, żeby było takie ciężkie. Albo ja mam takie plecy po siłowni zmęczone. Któraś z tych opcji na pewno jest prawdą. No a tymczasem lecimy z tematem. Ogólnie dzisiaj pogoda w miarę przyjemna, bez wiatru, w miarę ciepło. Popadało trochę w nocy, ale już jest w miarę sucho. W sensie nie jest na tyle mokro, żeby się poślizgnąć na tym. Chociaż możliwe, że zaraz wycofam te słowa, bo tu jest zakręt śmierci, na którym się często wywalałem na szosie, ale jednak nie. No, dobra, także lecimy z tematem. Pierwsze zamówienie. Powkładka rowerowa. Fuck. Jebany napęd. Dobry. Proszę bardzo, do widzenia. I nie mamy nic, także wracamy na maczka, na powstańców. No i generalnie to dzisiaj może być w sumie różnie, może wywalać, ponieważ jest nas mało na zmianie, dużo osób się pochorowało i miało jakieś tam awarie rowerów, nieważne. W każdym razie, no jest nas mało na zmianie, także może wydupczać system, bo praktycznie... O! Ciekawe. Millennium Hall. Dobra, no to niedaleko. I na Paderewskiego, to też niedaleko. Kilometr tylko stąd. Także nawracamy i jedziemy z tematem. No i jestem pod Millennium. Lecimy teraz na tajne wejście dla dostawców i zaplecza. I wbijamy do maczka. Dobra, maczek odebrany. No i mamy bardzo łatwe zlecenie, bo jedziemy niecałe 150 metrów stąd tak naprawdę, jak się zna odpowiednie skróty. Bo to jest blok tutaj naprzeciwko Millennium Hall zaraz. Także w sumie śmiesznie, bo na aplikacji pokazuje kilometr, ale jak znasz odpowiednie skróty, to 150 metrów. Dobra, wycofuję to, moi drodzy. Jest trochę więcej niż 150 metrów, jest 350 metrów tak na oko. Ale to jest i tak mega blisko. Jakbym dostał takie, jakbym był na samochodowym Uberku, to bym się wkurzył, bym dostał za to 6 zł. A tak to elegancko, bo krótkie zlecenie, czas leci. Powiem wam, że wycofuję to z tym skrótem. Jednak się trochę wkopałem, bo to nie był ten blok, co myślałem. I teraz muszę jechać naokoło. I wyjdzie zamiast tego kilometra faktycznie, to wyjdzie jakieś 2,5. Szypał trochę. Ale dobra, tu już zaraz skręcamy w prawo i będziemy na miejscu, także nie jest źle. Ej, nie wiem czemu, ale zawsze mam na ostatnie piętro, jakie się da. Kur, czwarte piętro, nice. Dobry. Proszę bardzo. Cenia. W ogóle patrzcie, jak ja to zawaliłem. Tam na wprost jest Millennium, a ja pojechałem całkowicie naokoło tym swoim skrótem w cudzysłowie. No ale nic, nieważne, i tak w sumie byłem przed czasem, więc wyjebka. No i generalnie to mamy kolejne. Jedziemy znowu do Millennium Hall, tym razem do KFC. I stamtąd pojedziemy sobie na rynek, i to tak dosłownie w samo centrum rynku. Także w sumie spoko, bo nigdy tam nie byłem jakby z dostawą. KFC odebrane. No i teraz lecimy na ryneczek. Za 1,5 km będziemy na miejscu. W ogóle patrzcie, jaka się piękna pogoda zrobiła. Jest normalnie jak na wiosnę, cieplutko. Słoneczko świeci, trochę jeszcze mokro, ale stabilnie. Coś pięknego, no gdzie mam zawracać? W sumie to zdałem sobie sprawę, że w sumie to z KFC w Galerzeszu byłoby to 1000 razy bliżej. No ale dobra, dla mnie w sumie lepiej, że w Millennium, bo przynajmniej nie musiałem jechać do Galerii Rzeszów. Dobry. Proszę bardzo. Dziękuję ślicznie, do widzenia. I teraz, póki nie mamy zamówienia, to plan jest prosty. Trzeba się dostać na maka na powstańców. I to jak najszybciej, żeby nas Galeria Rzeszów nie złapała, bo tego nie chcę. Będzie przypał. A tak to elegancko na powstańcu sobie pojeżdżę. Tylko mówię, żeby nie złapało. No ewentualnie Crazy Peak by mógł, bo w sumie stamtąd lubię wozić.
Crazy Pig by oddał. I niestety nie udało się dojechać na Maka, ale w sumie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo dostaliśmy rabarbar, czyli w sumie praktycznie koło Maka, więc git, bo nie musimy nawracać i jechać w drugą stronę, tylko jedziemy cały czas dobrą. No i patrzcie, jak słoneczko wyszło. Tylko problem z tym rabarbarem jest taki, że będziemy go wieźli na drugi koniec miasta, niestety, 3,5 km pod górki cały czas, bo tam w stronę Biłana, przewalone. Odebrane, niestety mamy zupy z tego, co widziałem, także trzeba będzie uważać. No i ogólnie Google Mapsy pokazują 17 minut, teraz już 16, także masakrycznie długo. No ale w sumie na drugi koniec miasta, także no wcale nie ma się co dziwić. A tym bardziej, że wjedziemy zupy, to też się tak nie rozpędzę jak normalnie, bo trzeba jednak uważać. Mimo że tutaj dobrze pakują, to jednak z zupami zawsze trzeba jak z jajkiem. Tym bardziej, że jak już się wyleje, to jest mega przypał, bo już dwa razy miałem taką sytuację, że się wylała zupa. Tak, i właśnie takich manewrów nie powinno się generalnie robić, jak zrobiłem teraz. Ale cóż, ludzie lubią chodzić środkiem chodnika. No, to zaczynamy festiwal górek w dojeździe do tego gościa. Mamy pierwszą z nich, długą, nie stromą, ale jednak. No i górka 2, moi drodzy. I mamy górkę numer 3 dzisiaj. O, oh, fuck, ale mi kurwa przeskakuje, to się nie skończy. Fuck, fuck, fuck. Dobra, chyba lepiej zsiądę, bo łańcuch pieprznie. Albo korba, nie wiem co gorsze. Fuck, czemu tu jest tyle górek po drodze do tego typa? Teraz chwilowa przerwa, czyli zjazd z górki, tylko po to, by skręcić w lewo i uwaga, uwaga, uwaga. I znowu pod górkę, czyli góreczka 4. Wow, jaki dos zajebisty. Co jest? Jeszcze tylko 20 lat pracy w Pysznej i sobie takiego samego kupię. No i teraz z góreczki, wszystko to co podjechaliśmy zjeżdżamy, tylko gorzej, że w drodze powrotnej trzeba będzie to podjechać na nowo. Ale dobra, chyba już tej górki, co jest naprzeciwko, nie będziemy podjeżdżać, tylko jesteśmy już chyba na miejscu wtedy. Albo to jest na samym szczycie. Nie wiem, bo tak Google Mapy pokazują dwuznacznie, a jestem tu chyba trzeci raz i nie pamiętam. Zaraz się okaże. Zjeżdżamy do samej góry na szczęście. Jesteśmy już na miejscu. Teraz tylko do gościa i z powrotem. Dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Moi drodzy, kwintesencja tej pracy, ponieważ pojedziemy teraz całe miasto do Maka na Powstańcu z powrotem, tylko po to, żeby go zawieźć do bloku, który jest naprzeciwko Maka, czyli jakieś niecałe 100 metrów. Dosłownie trzeba przejść przez ulicę i jesteśmy w tym bloku, także mega śmiesznie. No ale dobra, to teraz pojedziemy sobie pół miasta, żeby dowieźć na 100 metrów. Nice. Coś, ale mnie cieszy na przykład taki obrót spraw, ponieważ dzięki temu możliwe, że skończę zmianę obok domu, bo to jest mega blisko mnie, także byłoby fajnie. Ta osoba, która tu zamówiła, nawet nie podała dokładnego adresu. Mamy tylko blok, a mieszkanie i piętro to już nie. Także śmiesznie by było jeszcze bardziej, gdyby czekała na klatce. No ale znając życie, to pewnie napiszę numer mieszkania i piętro i się okaże, że na 20 któreś. Chociaż nie wiem nawet, czy ten blok tyle ma. A, to załóżmy, że 16. Coś takiego pewnie, 100%. Bo tylko dlatego ludzie z tych bloków zamawiają, że mają wysoko i im się windą nie chce jechać. Chyba że mają windę zepsutą, to gorzej. Przeciwko nas Warszawa, dosłownie. Tak te budynki przynajmniej wyglądają. Teraz jest problem, bo nie mam hamulców, a się rozpędziłem dość konkretnie. Nie, nawet coś hamuje. O fuck, jednak nie. Dobra, doświadczenie procentuje. Jakoś to wyratowałem sylwetką. Balansem, proszę ja ciebie. No i dobra, to teraz już tylko z górki pod górkę, z górki pod górkę i jesteśmy w Maku. Teraz mamy wynagrodzone to podjeżdżanie całe. O fuck, co jest z tym napędem, on już się kończy totalnie na wszystkich blatach. Nieważne, w każdym razie w końcu zjazd z górki po tych wszystkich podjazdach. Sobie wyprzedzimy elegancko. No i zaraz będziemy w Maczku. Są słynne złote łuki. W sumie pierwszy raz dzisiaj, aż dziwne. Tak to ciągle jeździliśmy gdzie indziej, ale w końcu się udało. Mamy tego Maczka i mam nadzieję, że to będzie ostatnie zamówienie, bo jestem blisko domu. Teraz wam, moi drodzy, pokażę, jak absurdalne jest to zamówienie.
things that bother you never bother me. I feel happy and fine, ha-ha! Living in the sunlight, loving in the moonlight. Witam. Dziękuję. I coś. Widzenia. O fuck, mamy kolejne. Pojedzę stąd. Fuck. Karpat. Gdzie jest tam Karpat w ogóle? Co jest? O fuck, to nie skończymy obok domu. Ale lipa. Nawet nie wiem, gdzie jest Karpat na Rejtano. Czekajcie, muszę się zastanowić. Myślałem, że tu otworzyli jakiegoś nowego Karpata, a to jest po prostu ten, który jest zaraz przy Kastoramie i Galerii Nowa bodajże. Fuck. Ale kołuta. No, także może akurat się jeszcze wyrobię w sumie, żeby zdążyć do domu. Swoją drogą dzisiaj mam rocznicę, bo dzisiaj jest rok, odkąd tutaj pracuję. Wyświetliło mi się na Snapie przed chwilą, że dokładnie rok temu miałem pierwszą swoją zmianę. Szkolenie i takie tam. Także śmiesznie, rok temu byłem osrany, bałem się, a teraz na chillku totalnym. Jedziemy po kebaba. Dobra, no i jest dik kebab. Tu na prawo. To, jeśli się nie mylę. W sensie w teorii ulica się nie zgadza, ale... O kurde, ile ludzi. Fuck, proszę, żeby mieli gotowe. Dobra, udało się, nawet nie czekałem pół minuty dosłownie. W sekundę to dostałem. Także udało się. I teraz mamy tylko 500 metrów do gościa. Także chyba jednak zdążę na czas do domu. A przynajmniej taką mam nadzieję. Dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. Zostało 10 minut do końca zmiany. Także nic już nie wpadnie na 100%. No i możemy podsumować ten dzień. Także zrobione 6 zamówień. Teraz na zegarku 20 km. Z napiwków to tylko ta dycha, co widzieliście. Ale zawsze coś. No a znając życie, to jak będę w domu, to będzie jakieś 22, 23, coś takiego. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o statystyki. Także dzięki wam za oglądanie tego filmiku. Widzimy się w kolejny. Do zobaczenia. Siemano.